Witam Państwa. Dzisiaj, jak wspominałem na przywitaniu, zaprezentuję technikę akwarele, którą będę dzisiaj malował. Jest to technika, uważam, że to jest jedna z najbardziej szlachetnych technik malarskich. Jest to technika niby prosta, bo zaczynaliśmy malować w przedszkolu farbkami wodnymi, pędzelkami, każde dziecko to robiło, ale jest to najtrudniejsza technika malarska. Aby opanować akwarele, trzeba na to poświęcić wiele lat pracy. Akwarela jest techniką wyjątkową. Do akwareli trzeba mieć odpowiednie predyspozycje, charakter. Akwarela potrzebuje precyzji, pokory. Akwarela to jest technika tak delikatna, że trzeba mieć w przypadku mężczyzny delikatność kobiecą. Trzeba mieć lekką rękę i to jest takie tkanie. Akwarela to jest technika, która potrzebuje dużo wody. Akwarela to jest kontrolowany przypadek, więc wymaga wielu, wielu lat pracy, doświadczenia, aby później ten przypadek stał się świadomy i kontrolowany. Akwarela dlatego jest trudną techniką, ponieważ w akwareli nie używa się bieli. Bielą jest papier. To jest biel. Dlatego akwarela wymaga myślenia zupełnie odwrotnego. Trzeba myśleć trochę w negatywie, dlatego że jak się maluje akwarele, z góry trzeba już przewidzieć, gdzie będzie światło, gdzie będzie biel, ponieważ później nie można już tego zmienić. Inne techniki są dużo łatwiejsze. Tempera to też wodna technika, czy gwasz, akryl, czy olej. To są wszystkie techniki, gdzie używa się bieli, gdzie możemy korekty robić, nieskończoność wręcz. Możemy nakładać warstwę na warstwę. Natomiast w akwareli są delikatne laserunki, delikatne przejścia. Od najjaśniejszych tonacji przechodzi się do ciemnych. Jeżeli coś się zepsuje, trudno jest to naprawić. Dlatego akwarela wymaga wiele, wiele lat pracy. Ale o tym zaraz opowiem. Za chwilę przejdziemy do takich szczegółów bardziej technicznych. Opowiem o pędzlach, farbach, papierze i później przedstawię proces malowania, z tym, że proces malowania, początek rozpocznę filmowaniem w tempie normalnym, gdzie Państwo zobaczą, jak robię rysunek. Rysunek robię pędzlem, czasami ołówkiem, w zależności jaką wykonuję pracę. Później będzie w przyspieszonym tempie, dlatego że to jest proces malowania akwareli, jest czasochłonny. Więc ten proces muszę przyspieszyć, więc część malowania będzie w przyspieszonym tempie, ale będę robił to w takich interwałach, gdzie będzie można widzieć w miarę precyzyjnie moją pracę, gdzie będą pokazane tylko moje dłonie i pędzel. Ale to wystarczy, abyście zobaczyli cały proces tworzenia. W międzyczasie będę znowu przechodził do filmowania w tempie normalnym, czyli 24 klatki na sekundę, aby pokazać efekt kolejny. No i być może zakończenie też zrobię, sfilmuję już w tempie normalnym, aby pokazać efekt końcowy. Teraz przejdę do omawiania bardziej szczegółów, technicznych szczegółów, pędzle, farby i tak dalej, a za chwilę zaczniemy proces malowania. Zanim przejdę do malowania akwareli, to opowiem krótko o farbach, pędzlach, papierze. Takie krótkie informacje, które przydadzą się każdemu, kto czy maluje, czy rozpoczyna przygodę z tą piękną, jak już wspomniałem wcześniej, techniką malarską. W akwareli używa się papieru. Zazwyczaj jest to papier czerpany.
Papier dzielimy na papier bawełniany albo z celulozy. Naturalnie fachowcy, którzy już profesjonaliści, chociaż nie lubię tego słowa profesjonaliści, tylko ludzie, którzy już opanowali akwarele, zdecydowanie malują na papierze bawełnianym, ponieważ jest to papier, który lepiej wodę przyjmuje, który jest trwalszy, może nawet jakieś tam poprawki robić. Natomiast papier celulozowy jest papierem, który zawiera no, więcej domieszek drewna, innych tam dodatków. To nie znaczy, że to jest tak zły papier. Ten papier polecam do nauki, bo jest tańszy. A można naprawdę dobre akwarele robić na każdym papierze. Oczywiście tutaj jeszcze są kwestie, czy to jest na gorąco robiony, czy na zimno i tak dalej, ale już nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo to wszystko można w technologiach poczytać. Ja proponuję do nauki akwareli używać papieru, bo papier ma też gramaturę, czyli grubość. Im wyższa gramatura, to jest lepszy papier, bo więcej wody chłonie. A chłonie więcej wody, to się nie marszczy. Lepiej na nim malować. Ale to już do tego dochodzi się w praktyce. Ja tylko tak krótko opowiem, na czym to polega. Najlepiej rozpocząć pracę na papierze 250 gram, 300 gram. Nie polecam wyższych, ponieważ są drogie. A zepsuć nie jeden papier początkujący malarz zepsuje, zanim ogarnie cokolwiek z akwareli. Dlatego polecam tanie papiery. Nie będę mówił marek, bo nie będę robił tu reklamy nikomu. Tylko tyle powiem, że 250 gram, 300 gram jest to najlepsza gramatura do nauki i malowania. Oczywiście można na niższych gramaturach robić, ale to już papier się marszczy, lepiej na nim rysować, jakieś inne rzeczy robić, gdzie nie, tak dużo się wody nie używa. Natomiast, jak już wspomniałem, 250-300 gram to jest najlepsza gramatura do nauki. Oczywiście ta gramatura wzrasta, bo są papiery, które mają 400, 500, 600 i 700 gram. I to są grube papiery, mają różną fakturę, na których no, pięknie się maluje. I różne marki tych papierów są lepsze do takich akwareli czy innych. Jedne są do pejzaży, drugie do bardziej szczegółowych detali, bo chodzi tutaj o strukturę papieru i tak dalej. Kolejną ważną częścią malowania w akwareli to są pędzle. Pędzle do akwareli wyglądają tak. One mają być szpiczaste. One mają być tej mniej więcej wielkości. To jest pędzel, który ma 24 numer grubości. To jest 24, to jest bardzo dobry pędzel do wszystkich właściwie działań w akwareli. Pędzel musi mieć taką końcówkę. Dlaczego? Bo on, ta grubość pędzla prawie centymetr, ten pędzel trzyma dużo wody. A tą końcówką można nawet naprawdę szczegóły robić. Drugą takim rozmiarem to jest 16, który polecam, bardzo dobry pędzel, no i 12. I takimi trzema pędzlami można namalować wszystko. Natomiast takie pędzelki do akwareli to najlepsze są do podpisywania się. Można szczegóły, tam włosy jakieś, no każdy preferuje malarz swoje. Z tym, że jak mówię, akwarela to jest woda, a wodę musi trzymać ten pędzel. Malarze używają włosia naturalnego do pędzli do akwareli, ponieważ ten włos ma inną strukturę niż włos syntetyczny. Aczkolwiek syntetyczne pędzle są bardzo dobre i polecam. Sam maluję syntetycznymi pędzlami, bo dzisiaj technologia tak się posunęła, że naprawdę nie trzeba już kupować z włosia naturalnego. Z włosia naturalnego to jest sobol, wiewiórka, kuna. Natomiast najlepszy włos to jest koliński z sobola syberyjskiego. Syberyjski sobol jest najlepszy, dlatego że ten włos odpowiednio się skręca, trzyma wodę i nie zmienia kształtu. Ale to są już takie szczegóły techniczne dla już zawodowców. Natomiast pędzle, które są syntetyczne, są bardzo dobre do malowania i jaką cechę mają, no, podstawową, że są zdecydowanie tańsze. Więc nie trzeba wydawać dużo pieniędzy, żeby zacząć
malować. Ja też używam pędzli płaskich. To są pędzle syntetyczne, bardzo dobre, płaskie do szerokich jakichś powierzchni, do malowania większych plam. Bardzo dobry pędzel, polecam. Różne tutaj mam rozmiary. I też używam takie pędzle płaskie, które są do moczenia papieru. Do moczenia papieru też używam gąbki morskiej, bardzo dobra, polecam, naturalnej, lub takich pędzli. To jest pędzel z włosia kozy, bardzo dobry, a to jest z włosa syntetycznego, również bardzo dobry. Polecam oba. I przejdziemy do farb. Farby polecam kupować dobrych firm, też nie będę tutaj mówił jakie, to sobie znajdziecie, jakie są najlepsze. I dobrze mieć takie zestawy, gdzie są palety duże, gdzie można te farby mieszać, bo akwarela potrzebuje wody dużo. Tutaj mam pojemniki na wodę, tu mam taki składany w harmonijkę, dobry w plener, polecam, lekki, a używam go też w domu, w studio. I tutaj jeszcze mam wody, która zawsze się przyda do puchania pędzla, czy do dolania do tego głównego pojemnika. Jeszcze w akwareli używa się mediów różnych, ale tak pokrótko tylko powiem. Jednym z takich mediów jest sól. Sól, ja Wam później pokażę, jak się używa. Ona odpowiednią wodę chłonie przy malowaniu akwareli i uzyskuje się fajny efekt takich różnych przejść, plameczek, które można wykorzystać na przykład w robieniu śniegu, czy deszczu, czy innych efektów. To jest żółć wołowa, która no dzisiaj już jest syntetyczna, już nie ma żółci naturalnej z wołu, ale działanie jest takie same. O co chodzi z tą żółcią? Ta żółć wołowa, jeżeli krople tej żółci się wkropi do wody, na przykład do tej paletki, gdzie rozmieszam farbę, woda robi się miękka i bardziej się rozlewa, czyli ma takie przejścia płynne, delikatne, takie się sfumatury robią piękne. Ale to wszystko w trakcie pracy wyjdzie Wam, jak będziecie z tym praktykować. Także polecam żółć wołową. I natomiast jeszcze jest taki liquid, to jest do maskowania, bo jak wspomniałem, bielą tu jest papier, więc żeby nie zamalować tej bieli, którą malujemy tutaj innymi kolorami, tu używa się takiego tworzywa, które krzepnie pod wpływem powietrza, ale które bardzo szybko można gumką zetrzeć. Więc ja na przykład używam to rzadko oczywiście, bo nigdy tego nie używałem, bo tego nie było wcześniej, a teraz sporadycznie używam, ale polecam, bo zawsze się przyda. Gdzie jak trzeba zamaskować tą biel, to pokrywa się tą część kartki tą bielą. To się w wodzie rozpuszcza, tylko trzeba szybko działać, bo to krzepnie szybko pod wpływem powietrza, więc trzeba do takich, polecam, małych, ja to używam takich korków z butelek, do tego wlewam trochę tego likwidu, troszeczkę wody można dodać, jak jest gęsty, rozmieszam, używam do malowania, natomiast to zakręcam, bo szybko to po prostu krzepnie. I to są takie podstawowe wiadomości na temat malowania. Kartkę papieru polecam, tak jak tutaj, obkleić taśmą, dlatego że ona będzie pracować pod wpływem wody. Kartka może być przymocowana na stałe, tak jak w tym momencie, do tej akwareli. Natomiast można też używać jakiejś pilśni, takiej dykty, na tym można dawać kartkę, bo w czasie malowania możemy też tą kartką ruszać. Na zasadzie grawitacji ta woda będzie się przelewać i możemy fajne efekty robić. Też tak robię. Tutaj nie muszę, bo to będę malował, zaraz Wam powiem, jaki temat i dlaczego go wybrałem, ale można właśnie bawić się w ten sposób, że to będzie ruchome. Temat do akwareli wybrałem zimę. Nieprzypadkowo, dlatego że chcę Wam pokazać właśnie tą biel, gdzie będę zostawiał fragmenty białej kartki, która będzie tym światłem w śniegu. Śnieg to nie jest biel tylko śnieg ma wszystkie kolory. W malarstwie wszystkie się używa. Gamy, wszystkie kolory, wszystkie tonacje, bo to jest piękna przygoda, zabawa. My mamy się bawić kolorem, nie kopiować naturę, tylko bawić się.
Śnieg ma wszystkie sfumatury, wszystkie odcienia. Możemy od pięknych fioletów, błękitów, pozielenie, żółcie, czerwienie, jak impresjoniści. Właśnie warto podglądać impresjonistów, bo tam fajnie jest ta gra tych kolorów. Także chyba to wszystko, co chciałem powiedzieć. Jak się robi rysunek, za chwilę to zobaczycie. Ja będę robił ołówkiem, żeby to było łatwiejsze, bo lepiej zacząć ołówkiem robić, a jak będziecie już wprawieni, to można bawić się pędzelkiem już. Ołówek można wymazywać albo nie, bo ja nie zawsze wymazuję, bo wtedy widać cały ten proces malowania, gdzie jest ołówek i farba i wszystko. Wtedy ten obraz, ta akwarela, no ona ma swój klimat, ona żyje. To widać, że to jest robione manualnie. Tam widać ten charakter malarza i jego pociągnięcie właśnie, czy kreski ołówka, czy tej plamy farby. Ale to zaraz będę to filmował i będziemy się bawić. Bo to jest zabawa, to jest piękna ta przestrzeń, tu się dzieje magia. Tutaj jesteśmy czarodziejami. Dlatego trzeba się wyluzować, trzeba zapomnieć o prozie dnia, o problemach, wejść tą przestrzeń tutaj magiczną i odpłynąć. Jak ta woda tutaj w tej akwareli. Tego Państwu polecam.